Nasza skóra nie opala się równo. My nie jesteśmy równo, jak to mówi Alicja Wróblewska, nie jesteśmy kartką papieru, że po prostu jest ściana i wszystko, wszystkie promienie równiutko się rozprowadzają. Są różne, mamy zakamarki, czy mamy owal twarzy, więc czasami te promienie słoneczne w różnym stopniu docierają do naszej skóry i może to być jednym z wielu oczywiście powodów, przez co ta melanina nierówno się rozprowadza w skórze, tylko się skupia właśnie, tylko się skupia. I to jest przebarwienie, skupiona melanina. Przebarwienie słoneczne. Bywają też przebarwienia wątrobowe na przykład, no to już trzeba leczenie wdrożyć. Hormonalne. I jeszcze są przebarwienia. I takie przebarwienia też, ja miałam taki problem, bo ja jestem z tych skór mieszanych i tłustych. I potrądzikowych. Tak, i potrądzikowych. I właśnie ja też miałam bardzo duże problemy właśnie z takimi przebarwieniami właśnie potrądzikowymi. Nie wiem, czy tak macie. Ja jak miałam właśnie te kroski, jakieś takie stany zapalne, to ja miałam tak, że no, niechcący mi te palce szły tam i drapałam. I w związku z tym, że były drapane te kroski, potem się też pojawiały takie przebarwienia właśnie po kroskach, po wypryskach. No i on też bardzo ładnie właśnie rozjaśnia takie przebarwienia. Mhm.